Poczek cichutko, Marcin, chodzi. Jak DB o? Killerka, jak DB Killerka o? Wrzuciłem. Naprawdę fajnie. Ma ten mruk? Tak, ale cichutko, no. No bo DB Killerka musiałem. A to rurka za 15 zł taka. Zajebiste to są, stary. Teraz jesteśmy, Marcin, 750 metrów. Od domu. Dobra, I trust you. A nie prosto? Uważajcie, bo wystają takie kurde. No. Bo tam są takie duże. Pyku, 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 pyku. A ci pierdziele, co oni tu z tą drogą zrobili? Łobuzy. Napsuli nam drogę. Kultaje. Rumburaki. Ja sobie uważaj po prawej na ten konarek. Jacek, a ty widziałeś taki film, co chłopaki jeździli, jak się Wojtek na CF Moto wciągał pod taką górkę na linię i mu lina pękła i pierdol? Nie, tego nie widziałem. To zobacz. To zobacz sobie. Gdzieś mi coś zablokowało w wyciągarce. Ile tam jeszcze mam? Jeszcze trochę ci powiem. 20 cm. Kurwa, dole. Ja pierdolę. Nie ma stoi! Nie ma ja spadł, leci od tego! Dobry był wyjazd! Ale jak to, że się urwała z czego? Z zaczepu czy z się... Pękła! Pękła? Pękła, on był już po samej góry, jak mu kład zleciał, chłopie. Ale to było szczęście, że się nie wden. Nie wywalił ten kład, masakra to była, no. Ale Wojtka mina była piękna, on się cieszył z tego generalnie. Ale stalówka wtedy, tak? Była? Tak. Ale to, ale nie, to Pawła ten pękła. Tak, to była dowiązywana. Najpierw pękła, Piotrkowi. Temu, nie Piotrkowi. Znaczy pękła. Piotrkowi nie pękła, Piotrek nie podjechał. Tak. I się wycofał, nie? W rękach mu zostało. Tobie zostało w rękach. Tak. Masakry. Czekaj, bo tu kurde... Jakaś wycinka była. O, tu grubo. Grubo i to. A nie przejdziemy po tym? Nie przejdziemy po tym? Ja mam traka prosto. Prosto, prosto. Tu naprawdę jedźcie ostrożnie, żeby coś nie wpieprzyć w koło, nie? W sensie, no, manszety i tak dalej. No, w Polarisie jeszcze nie robiłem manszety. Przydałoby się. Manszeta manszetą, żeby nie rozciąć opony, to jest bardziej. Bo manszeta jeszcze pojedziesz rozwaloną. Tak. Albo żeby, Marcin, nie użyć tego, hamulcowego przewodu, nie? Też. Bo później nie odpalisz. Ale nie ma, nie znasz takiego patentu na przykład, żeby spiąć, żeby odpalić? Jest, trzeba, no to tak zrobiliśmy tutaj w tym miejscu. Wmoskować czujnik trzeba. Wmoskować trzeba. Wmoskować, no właśnie, no. A to jest tylko tak w Polarisach, czy w... Nie no, ty też chyba, Jacek, musisz nacisnąć ten hamulec, żeby odpalił, czy nie? A, nie, no tak. No to masz tak samo. Okej. Okay. Wiesz, to chodzi o to, że jak ci na przykład przewód hamulcowy wyrwie, to masz... Znaczy wiesz, zależy, Kamil, bo czy masz czujnik przy tym, przy... tutaj przy, no... Wiem. Jakiś taki stykowy, czy masz ciśnieniowy. Wiem, bo w Polarisie jest ciśnieniowy. Bo w Polarisie jest ciśnieniowy i wiesz, jak nie masz ciśnienia, czyli wiesz, wiem. Masz w przewodach, to nie zaświeci stop, nie? W CF-kach też jest ciśnieniowy, ale tutaj w Ruskach jest akurat chyba normalny, standardowy, nie? Przeoszczędzili, może i dobrze. Nie, no tak, to proste rozwiązanie. W niektórych przypadkach to jest dużo lepsze rozwiązanie. CF-ka. Jezu, co oni tu narobili? Marcin, no jak to pilnujesz? Twój teren... Wiesz, tak... że myśmy tu od kwietnia nie byli. Naprawdę? Ja wam nie wierzę. Naprawdę? Poważnie. Marcin nie kłamie. Myślę, że miałem jakiś rajd, kurde, ty wiesz, że między rajdami to nie bardzo się chciało, albo... No, ty w tym roku trochę ten, porajdowałeś, nie? A w tamtym roku 10 rajdów. Piąte miejsce w generalce Polskiej Ligi ATV. I kubek z Osrama. I kubek z Osrama, tak. Pierwsze miejsce w klasyfikacji Polarisa. I rajtuzy. Dla Magdy. Miałeś pierwsze? Tak. Gratuluję. Dziękuję. No właśnie, nic nie postawił. Tak. Mogę do kubka Osrama to nalać. Nasrać chyba. W tym roku jadę tylko na pieczątkowe rajdy. Bo też w tamtym byłeś na cross country trochę, tak? Jak to było? Na okrążenia w sensie, tak? I cross country, wiesz, na smarze to było takie, wiesz, ekstremalne ściganie, bo to były i zjazdy, podjazdy, trawersy.
Ale wiesz, ale na czas, nie? Kto Kuba. Więcej kółek zrobi? Tak samo dzikowisko. Kto więcej kółek zrobi, ten wygrywa. Tam trzeba było kurwa naprawdę. Ale słuchajcie, ile na takich rajdach, kurde, goście takich dziwnych rolek zaliczają. Kasują sprzęty w takich miejscach, żebyś kurwa na życiu nie powiedział. Ja ale nie bo, wiem, bo opór maneta, to dlatego tylko, stary. Też, ale to czasami z takich dziwnej, kurwa, wiesz, takiej... Brak rozumu, wiesz? Brak rozumu, no to przecież jak no tak. Zjeżdżasz z górki, no to nie możesz, kurde, zjeżdżając z ostrego, taki ten skręcać, kurwa, czy coś. Wpada koło w dziurek. Tak, a on skręca, kurwa. On skręca tak. Akurat do przodu, nie? No tak. na to trzeba bardzo sobie uważać. A i tam podrapałem spód fajnie. Oj, to by było, kurde, jakby było błoto, to by było ciekawie, powiem wam. No ja nie wiem, to by było przejezdne w ogóle? Było, ale tu zawsze było grubo, nie? Tak. No. Teraz jest jeszcze gruby. Nie, naprawdę, oni jeszcze dopieprzyli tej drodze. Bo tu kolejne były, nie? Ale nie aż takie. No bo tutaj Marcin drą drzewa, nie? Tędy? Tak, tak. On no drewa. To tak. Jak żeśmy... już jesteśmy na wylocie, całe szczęście. Kuryku. A co się stało? No nic, no woda jest. Zobaczymy, czy załamie pod Marcinem, czy nie. Jak się pod Marcinem nie załamie, to na pewno załamie się pod ze mną. Ale to jeszcze tutaj po prawej można ominąć, nie? No można, można. Nie, to jest gruby lód. Jeszcze większy. Kamil, dawaj. Jeb. Aż podskoczyło. No to tylko pod dzióbkiem. Nie. Tak, ja przez ten Wisłą przejechałem wtedy, nie? Ja przez pierwszy przejechałem, a Paweł się zapadł. Dobre, tam jest zdjęcie z tego. Jak on tak stoi na środku. Taki bidny. Tak woła. O pomoc. Help, pomogi. Dajcie piłę. Nas tam Kamil, kurde, w tym lesie tak stawiało bokiem. W tych kolejnach, nie? Kiedy? Na wakacjach? No. Jak żeśmy zjeżdżali, jak żeśmy tacy już kurwa po czerniach melanżu wracali, ja pierdolę, to było dobre. Oj, dupka ucieka. I też właśnie. Przejął? A masakra! Jo pierdziele, trzeba kontrolować. Cały czas lekko gaz, cały czas lekko gaz. No. Jacek, tobie też dupa spierdala? Ale nie, Kamil, jedź. Bo to nie możesz wyhamować, czy co? Jedź, bo ja się muszę wyminąć zaraz. O kurde, przymroziło. O, lód, uwaga, tu lód na końcu. Tam u ciebie, tam u was, nie? Tak, już na końcu tutaj. To jest trzeba kulturowy, proszę nie przeklinać. Jacek, tutaj dzida Jacek prosto. Dzida prosto. Szkoda, że mi się do tyłu nie nagrywa tym GoPro, bo GoPro się zesrało oczywiście. Masakra. Ale co, czemu się nie zresetował? Nie, resetowałem, ono po prostu, chłopie, było zimno, wiesz, rano i ono powiedziało, nie będę dzisiaj działać, bo jest zimno, nie? Taką masz opcję? Tak. To fabryczna taka opcja jest. powiem wam, bo ja miałem, wiesz, dalej leży w tym w szufladzie, trójka, nie? Kurde, trójka? Żadnego problemu. Zawsze, problemu oczywiście. Nie było. Tam jeden minus nie było stabilizacji obrazu. Tak, ale poza tym jest obraz. A z tego co widzę, to im nowsze, tym kurwa więcej się pierdzielą te. Dlatego mam to Sony i jeszcze nigdy w życiu mnie nie zawiodło, bo ono nie ma, chłopie, żadnych opcji. Kamil, ale ja z tym Garminem jeżdżę i on tak samo nigdy ani się ja nie wiem, zawiesił. Ja wiem, Garmin też. Nic się nie działo. Ale bym was teraz wyprzedził, ja pierdolę, mam moc. Co mówi? Zaraz tu jedziemy na łąkę, to będziesz miał okazję przycisnąć. Nie, ja żartuję, ale jak widzę, jak z Krzychu kamieniami rzuca, to... No, także mów sobie bez kasku, bez przyłbicy. Ale czego tu auta stoją? Tu jest jakiś punkt gastronomiczny? Tak, sprzedają tu śledzie. Świeże! To jest szwedzkie, takie sztumsztrugę. Aha, to jest śmierdzące. Opowiadałem wam, jak mój sąsiad w Danii przywiózł to. Jak zaczął chałupę budować, to na pierwszą wiechę z tymi budowlańcami wyciągnął te śledzie śmierdzące, nie? To budowlańcy spierdzą.
jedli, zygali, jedli i się cieszyli. Wojtek, to taki swój klimat dołączyłeś? Tak. Jej, mnie wtedy nie było niestety. A. Ale przyjechałem. O kurde, tutaj chyba ładnie, co? Fajnie. Nie. Jest, tu nie jest ładnie. O, tak jest. O, dziki Wojtek. A takowo. Słuchajcie, tam można wyjechać, ale to jest park krajobrazowy, także. O, to ale my, jest do wyjechania. To my lubimy. Wy macie doświadczenie, Kamil, w takich rzeczach. Tak, Krzysiu ma doświadczenie największe. No, trochę tak. Dobra. Ale się tu zepsuło. Po lewo, nie? Chyba tak. Ja tu poprowadziłem wtedy, co przyjechali ci tam... No wiem. Te dziewczyny, wiesz, tam poza uki, nie? Tam z rakiem piersi. To ich tu tędy poprowadziłem, ale się tu bawili, kurwa, tymi hajluksami. Czy? Hajluksami to są takie narośli na nogach. O Jezu! Jeszcze jedzie? To jest fosa taka wykopana, żeby wodę wypuścić, wiesz? Na prawo? Może prawą, czy nie? No zawsze byśmy przejeżdżali prawą, ale Słuchajcie. Tam teraz ciasnało. Marcin, panie. A to tutaj, Krzysiu, gdzie ty pojechać można, nie? No, tak. A powiedz mi, na zawody z Steelsami często się tam wybierają? Słucham? Z Steelsami się wybierają, czy nie? Jeżdżą chłopaki, pewnie. Tak? Znaczy, wiesz, no każdego kłada spotkasz na zawodach. Nawet CF Moto 520 też. I to jakby bez problemu. Ale to tak bardziej dla zajawki sobie jeżdżą, nie żeby jakieś zdobywać. Mać. Kamil, na kładowych bezdrożach, bo to była taka sytuacja, że Czekajcie, ja sobie muszę ryj ogarnąć, bo ten strasznie mi przycierało przez mordę teraz. Uważaj to, Wojtek. Dobra, widzę. Czekajcie, stanijcie, Krzychu, ja do was dojadę, bo sobie muszę ten... A tam taki ryj. Jest kamerę. Kamerę masz w bok. Jak? Kamerę masz w bok. W sensie? No kręcisz se, kurwa, skroni. Tak? No. Juhu! Wiii! Była taka scena w filmie, on i ona, i on mówi do niej, jakie ty masz ładne dłonie. Na to ona do niego, ty też. Na to on do niej, ty też. Koniec cytatu, kurwa! To jest koniec, ja potwierdzam. Ile ja się tego usłuchałem na Sylwestrze. Jesteś głuchy jak pień, a ty jak pień. Powiedzcie mi, co wy bierzecie, chłopie? Jeńców, kurwa. Kurde, to teraz wszystko widać tu, nie? O. Inna jazda w zimie, no zupełnie. Ale widać takie miejsca fajne, o których człowiek nawet nie zwraca uwagi. No bo tak to w lecie są pewnie, wiesz, liście, wszystko to ten las nie jest taki przejrzysty, tak. Nie? Tak, z krzaków, wiesz, narośnięte i... No. Ktoś ich tutaj jeździł. Twój młody pewnie jeździ, Marcin, jak ciebie nie ma w domu. To pewnie ten absztyfikant z Klimkówki. Tak. Dawaj, Wojtek, przodem, tu kiedyś pamiętasz CF-ką? No tu było? No. Co, przejechałem górą. Tak. Tak, to wszyscy się nastawili, nakręcili, tak będzie się topił, a Wojtek po lodzie przejechał. A było coś takiego. Co się przełączacie? Na LK? Nie, tak czekałem na was, wiesz?